Cześć, tutaj Damian, i w tej prezentacji chciałem Ci wspomnieć o prostym przepisie na manipulowanie swoją motywacją w taki sposób, aby starczało Ci na dużo, dużo, a nie tylko wielki zapał na początku, a potem już takie, eee, nie chcę mi się, zabiorę się za to kiedy indziej. I rezygnujemy w połowie drogi. Pewnie też często tego doświadczyłeś, prawda? Wszystko przez to, że mało kto z nas konserwuje tę motywację, którą mamy na początku, żeby została mu ona na później. Za chwilę wspomnę Ci o bazującym na naukowych odkryciach przepisie, jak właśnie zakonserwować część swojej motywacji na później. Ale to za moment, bo pozwól, że najpierw podziękuję wszystkim za całość. Jestem niesamowicie wdzięczny za tak fantastyczne przyjęcie nie tylko mojego kursu, ale w ogóle każdej prezentacji. Pojawiło się wiele niesamowitych komentarzy i popłynęło mnóstwo wypełnionych pozytywną energią maili. Dziękuję Wam za to wszystko. Mm, a propos tych maili, było ich tak dużo, że w ogóle nie przesadzając, bywały dni, gdzie nie robiłem praktycznie nic innego, tylko cały dzień moim jedynym zajęciem było odpisywanie na nie. Oczywiście nie mam za to do nikogo pretensji, broń Boże, wręcz przeciwnie. Dziękuję za każdą nadesłaną wiadomość zwłaszcza, że wiele z nich sprawiło mi ogromną radość. Jedyny powód, dla którego teraz w tym wspominam, to to, że chcę wytłumaczyć dlaczego sprzedaż kluczy szczęścia, a później jego fragmentów, była ograniczona czasowo. A stało się tak dlatego, że po prostu zobowiązałem się do wykonania jeszcze całej masy innych projektów, jednak przez fale maili i komentarzy, jakie do mnie napływały, musiałem to wszystko wstrzymać. Nie mógłbym tak, tego ciągnąć w ten sposób cały czas. Dodatkowo do tej chwili prowadziłem <laughs> dwa blogi jednocześnie. Ten i mój domowy rozwojowy.pl, co muszę przyznać jest wykańczające. Dlatego po Pozwól, że od dzisiaj swoje działania skupię bardziej na blogu Rozwojowiec. Dobrze? Na który zresztą chciałem Cię serdecznie zaprosić, bo tam też umieszczam, już nawet umieściłem wiele krótkich prezentacji z naukowo potwierdzonymi informacjami. Wszystko jest za darmo i z takich naukowo potwierdzonych treści dowiesz się tam m.in jak poradzić sobie z przykrymi wspomnieniami, jak w jedną sekundę zmniejszyć ból ręki albo nogi, poznasz trzy słowa, które błyskawicznie poprawią twoje samopoczucie, dowiesz się, gdzie jest i jak używać swojego naturalnego panelu kontroli emocji. Za jego pomocą w prosty sposób możesz wzbudzać w sobie zarówno radość, jak i gniew. Dowiesz się także, jak w 10 sekund zwiększyć swoje zdolności umysłowe i wiele, wiele naprawdę innych rzeczy. Linki do tych prezentacji, które wspomniałem, znajdziesz poniżej. Naprawdę, chociaż zerknij, bo wszystko jest za darmo, a wiele osób, które trafia tam pierwszy raz, pisze mi, że jest to jeden z najlepszych blogów, jaki kiedykolwiek widzieli. Dlatego wierzę, wierzę, że również znajdziesz tam wiele wartościowych informacji. Dodatkowo w każdy czwartek na Rozwojowcu pojawia się nowa prezentacja. Oto tematy najbliższych. Jednominutowy test, który minimalnie zmieni Twoje zachowanie. W tej prezentacji uzupełnisz test, który podczas... O. Fada. ciekawe czy słyszysz. <gry> w tej prezentacji uzupełnisz test, który podczas badania sprawił, że uczestnicy zaczęli się trochę inaczej zachowywać. Dowiesz się też dokładnie, co wywołał taki efekt. Ta prezentacja będzie już w ten czwartek, czyli, czyli, czyli 22 marca. W kolejny czwartek poznasz prosty, ale bardzo często niedoceniany sposób, który pozwoli Ci zyskać więcej czasu w ciągu dnia. Sam go ignorowałem, aż w końcu to zastosowałem i. Aż się zdziwiłem, że jest taki skuteczny. A w kolejny czwartek dowiesz się jeszcze, czym jest sens starożytnych. Zdumiewające odkrycie badaczy pokazało, że nasi przodkowie spali trochę inaczej niż my teraz mamy to w zwyczaju. Próbowałem tego rodzaju snu, więc od razu podzielę się z Tobą moimi wrażeniami. Żeby otrzymać powiadomienie o pojawianiu się tych jeszcze wszystkich kolejnych czwartkowych prezentacji, zapisz się proszę na darmowy newsletter rozwojowca. Wystarczy tylko, że wejdziesz na bloga i wpiszesz tam swój adres e-mail. Tylko tyle. Wtedy nie tylko będziesz na bieżąco powiadamiany o nowych prezentacjach, ale też od razu po zapisie otrzymasz darmowy dostęp do raportu Jak manipulować swoją motywacją wraz z filmikiem, gdzie poznasz opartą o badania naukowe technikę konserwacji motywacji. Warto? Zerknij, proszę, na chociaż cztery opinie osób po przerobieniu Jak manipulować swoją motywacją. Dawno, a może nigdy nie słyszałem tak profesjonalnej tak prostej instrukcji. Dziękuję, podziwiam Polszczyznę, naprawdę super. Jurek. Już od dość dawna szukałem dobrze opracowanego materiału w temacie motywacji i dopiero dzisiaj udało się trafić na Twoją stronę, gdzie znalazłem super materiał. Dzięki ogromne za tak profesjonalnie opracowaną i przedstawioną wiedzę, z takim zaangażowaniem i pewnością jej działania, jakie nigdzie dotychczas nie spotkałem. Dla mnie jesteś wielki. Krzysztof. Witam serdecznie. Bardzo rzeczowo i profesjonalnie napisane i z prawdziwą pasją. Cieszę się bardzo, że tu trafiłem. Z pewnością będę regularnym gościem. Piotrek. Napiszę krótko. Klasa. Rafał. Aż trochę chyba przereklamowałem zapis na newsletter, bo on jest przecież, no, darmowy, ale po prostu zależy mi, żebyśmy utrzymali ze sobą kontakt, stąd to wszystko. Wkładam mnóstwo pracy w znajdywanie fajnych, praktycznych informacji, potem wkładam drugie tyle wysiłku, żeby ująć to w formie lekkie prezentacje wideo i daje to wszystko za darmo. Dlatego na pewno rozumiesz, że po prostu zależy mi, szczerze po prostu mi zależy, żeby jak najwięcej osób, w tym także Ty, mogło korzystać z tych materiałów i po prostu z każdym dniem zmieniać swoje życie na lepsze. Dobra, nie przekonuję więcej. Mam nadzieję, że za chwilę zobaczymy się na rozwojowcu i w raporcie jak manipulować swoją motywacją. Wierzę, że Ci się spodoba. Do zobaczenia!